Tematów podczas tej sesji nie brakowało. Sporo było decyzji w sprawach finansowych, na przykład w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej czy dróg, ale także dotyczących nieruchomości. Radni zgodzili się na sprzedaż działki u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Berka Joselewicza. Plan zagospodarowania dla tego terenu przewiduje możliwość prowadzenia tu usług, handlu czy działalności biurowej. Jednym słowem, gmina chce sprzedać działkę pod działalność. Ponadto radni zgodzili się, by miasto kupiło działkę przy ulicy Europejskiej, także jako przyszły teren inwestycyjny. Pojawiła się również tematyka dotycząca pomocy społecznej. Sesja obfitowała jednak w interpelacje. Spora część z nich dotyczyła budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Szanowie. W imieniu klubu radnych PO w Szanowie głos w tej sprawie zabrał Kamil Bogusz. W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich działań zmierzających do jak najszybszego wybudowania na cmentarzu komunalnym w Szanowie domu przedpogrzebowego. Sprawą zajmuje się także radny Janusz Jedynak, który po interwencjach ze strony mieszkańców temat rozeznał i prosił podczas sesji o konkretne działania. Moja interpelacja wynika ze zmian, które weszły w życie przy pochówku naszych najbliższych i udzielonej odpowiedzi ze strony pana burmistrza i urzędu miasta o stanowisku projektanta, który nie wyraził zgody na zmianę projektu prowadzonej inwestycji na cmentarzu i przekwalifikowaniu jednego z budowanych budynków na dom pogrzebowy. Mieszkańcy osiedla Północ Tysiąclecie, a także całego miasta przy każdej okazji proszą o interwencję w tej sprawie. Burmistrz w odpowiedzi na tę interpelację tłumaczył, że dom przedpogrzebowy na pewno nie powstanie już w tej chwili, ale miasto chce się przygotować do jego budowy w najbliższym czasie. Przygotowujemy na kolejną radę, czyli w maju, projekt, prawda, uchwały, także będzie okazja na ten temat porozmawiać odnośnie zaprojektowania i wykonania dokumentacji w tym temacie na tym terenie, który jest tam przeznaczony. Z kolei radny Madejski wnioskował o powołanie zespołu roboczego do prowadzenia i realizacji pierwszego etapu projektu związanego z realizacją tak zwanego pomysłu Cztery Kąty, czyli przebudowy m.in. ośrodka Basen Kąty. Projekt wedle założeń ma być realizowany w latach 2013-2024, a przewiduje m.in. Budowa otwartego basenu pod nazwą Pierwszy Kąt Letni jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców gminy Chrzanów. Po raz kolejny w czasie tegorocznych wakacji mieszkańcy będą musieli korzystać z innych ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowych w innych gminach, na przykład w Bukownie. Żadna plaża w centrum Chrzanowa nie zastąpi basenu. Swoją bazę wypoczynkowo-rekreacyjno-sportową rozbudowują pobliskie gminy Trzebinia i Libiąż. Opracowany projekt można zrealizować w ciągu jednego roku. Nawet jeżeli zajdzie potrzeba zaciągnięcia kredytu na ten cel, obecna rada powinna podjąć taką uchwałę, a nie zwlekać z decyzją do następnych wyborów. Ostatni kredyt oraz emisja obligacji nastąpiła w 2011 roku. Są sprawy nadrzędne dla gminy, a budowa takiego ośrodka do takich właśnie należy. Burmistrz Chrzanowa tłumaczył, że gmina nie jest w stanie w jednym czasie wyłożyć pieniędzy na wszystko, a w połowie partycypuje już w rekultywacji zalewu Tama. Ponadto duże środki wydatkowała na remont krytej pływalni. Podkreślał jednak, że o basenie Kąty też pamięta. Tymczasem radny Roman Madejski prosił o udostępnienie boisk na tym ośrodku. Mimo że z boiska korzystają szkółki piłkarskie, teren wokół boiska jest bardzo duży, można więc wytyczyć boisko rezerwowe. Temat boiska, ale dopiero planowanego do budowy na osiedlu Stella, pojawił się także w innej interpelacji. Plany budowy tego obiektu są, ale z różnych przyczyn rozpoczęcie inwestycji przesuwa się w czasie. Co zaskoczyło radnego, zmienia się także lokalizacja tego obiektu. Bardzo się zdziwiłem, gdy dowiedziałem się, że lokalizacja boiska uległa zmianie. Na teren, w którym aktualnie znajduje się, nie wiem jak to nazwać, wzgórze porośnięte drzewami, bo tak to chyba trzeba nazwać. I dodatkowo dowiedziałem się, iż program rewitalizacji gminy nie pokryje w żadnym stopniu budowy tego boiska. Co troszkę się jest trochę sprzeczne z tym, dlaczego aż tak długo zwlekaliśmy. Radny Miłosz Kocet pytał, czy gminie udało się pozyskać pieniądze na budowę tego boiska z zewnątrz. Jak mówił, był taki program Urzędu Marszałkowskiego, który mógł dać szansę. Wiceburmistrz Szanowa tłumaczył, że gmina owszem do tego programu aplikowała, ale na remont już istniejącego boiska, bo takie były założenia.
Niestety okazało się, że i tutaj szans na dofinansowanie nie było. Gmina przygotowała projekt na renowację boiska przy szkole podstawowej numer 3. Niestety nasz program nie zmieścił się w tych niewielu 9 milionach z tego powodu, iż zdaniem oceniających jesteśmy zbyt bogatą gminą, w której istnieją boiska o tej nawierzchni bezpiecznej. W związku z tym punktacja wskazała takie gminy, które takich boisk nie mają. Pojawiła się także interpelacja Konrada Madej w sprawie oznakowania dróg pod kątem rowerzystów, a także Stanisława Czarnego dotycząca kwestii związanych z łowiectwem. A kolejna sesja pod koniec maja.